Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Mamy pewien kłopot z dźwiękiem, z przekazem dźwięku z Radomia. Widzimy małżonkę pana posła, ministra Mariusza Kamińskiego, który no już ostatnie chwile, mam nadzieję, przed tym momentem, kiedy Mariusz Kamiński pojawi się w tych drzwiach. Tamte procedury więzienne no już dobiegają końca. Wszyscy mamy nadzieję, że to już za chwilę. Ogromne emocje wśród zebranych. Zresztą mamy sygnały od państwa przed telewizorami, również duże emocje. Jest z nami Piotr Lisiewicz. Piotrze, czy się słyszymy? Słyszymy się. Piotrze, no właśnie, mówiłeś, że to wzruszające chwile, tylko dlaczego musieliśmy czekać aż 2 tygodnie na to, żeby pan prokurator przesłał akta z Alei Ujazdowskich do Pałacu Prezydenckiego? Bardzo wzruszające chwile, taka bardzo polska scena. Polska scena, która przejdzie do historii. Ci ludzie będący i żona Mariusza Kamińskiego przed więzieniem. Wszyscy, którzy przyczynili się do tego bezprawnego więzienia, okryją się hańbą w tej sprawie. Ja mam na myśli zarówno pana Bodnara, ale kimś, kto politycznie najbardziej na tym straci, moim zdaniem, i będę tu może jakoś oryginalny, jest marszałek Szymon Hołownia. To był człowiek, który wbrew prawu wtrącał posłów, legalnych posłów polskiego Sejmu do więzienia. To jest człowiek, który jeszcze niedawno chciał być prezydentem Polski. Uwaga, przenosimy się do Radomia. Głos ma pani Barbara Kamińska. Zapraszamy państwa tutaj. Bardzo proszę, wszyscy tutaj! Bardzo proszę, idziemy w tym kierunku, bardzo proszę, bardzo proszę, idziemy w moim kierunku tutaj, bardzo proszę! Solidaryzujemy. Proszę o moją stronę! Dokładnie tak, o, dokładnie. Pani wierzy, że oni nie kombinują coś? Nie, nie. Nie? Wszystko w porządku? Będzie dobrze, proszę się nie martwić. Nie, ojej. Nie, już 40 lat z nim walczę. Dobrze, to... Proszę pana, ministrze, rzeczywiście... Tak, mamy rzeczywiście... My przestrzegamy rzeczywiście. W przeciwieństwie do innych, prawda? Prawda. I to tak, że Polak potrafi to zrobić zgodnie z przepisami, godnością. I my nie będziemy tym przepychać. Nie będziemy wykradać, tak jak oni Mariusza wykradli z pałacu. No, z pałacu go wykradli. Tylko, że gdzie ta ochrona? Co? Nie powinni dopuścić do tego. Ja wiem, wszyscy chcemy go zobaczyć. Ja również, ale ja się przesuwam razem z państwem. Jeżeli są takie warunki, wymagania, żeby mąż szybciej wyszedł, on nie pojedzie sam. On na pewno do państwa wyjdzie. No chyba sobie państwo nie wyobrażacie innej sytuacji. No. Czy jeszcze dalej mamy przejść? Nie wiem. Właśnie, gdzie przejść? Tam. Tam, chodźcie. Jeszcze do tyłu, do tyłu. Za szlama. Marek! Marek! Zobaczmy, jaki stopni miałem. Gratuluję, trójki miałem. Dobra, no. Ale nie przesuńmy dalej, poczekajmy. Ale było. Nie wiem, czy tak wystarczy. Policjantów. Dobra.
Ale państwo dziennikarze też proszeni są o takie samo traktowanie mamy wszystkich tutaj, prawda? Bardzo dobrze. Tak. Bardzo dobrze. Wszyscy jesteśmy równi. Do męża się pewnie nie dotknę, ale cieszę się, że zobaczyliśmy. Przekażę mężowi od pani. Dziękuję. Jest, 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 ojciec. Cofamy się, proszę zejść, naprawdę, proszę, cofamy się wszyscy. Jeśli to ma być warunkiem wyjścia szybszego mojego męża, zróbmy to. Proszę bardzo. Ja też się cofnę. Jest, proszę. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Odepnę dziennikarzy! Muszą wszystko odepnąć, żona trzeba ochraniać. Ochronię! Daj, nie napieraj, cholera jasna! Jakby dziennikarzy! Proszę tutaj małżonka, proszę małżonkę przepuścić. Proszę dać mikrofon. Proszę dać. Mario! Tu jest żona Mario. Proszę przepuścić żonę. Proszę przepuścić żonę. Dobrze. Wypad baru. Za to, że byliście z nami, byliście na ogromną siłę. Trzymajcie się, bo ci dziennikarze napierają. Dziennikarze na bok! Jesteśmy z tobą! 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 I słyszałem to codziennie. To dzięki wam. Dzięki temu, że nie zgodziliście się na to zło. Chcę bardzo, bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synowi. Brawo! Dalszej walki. Zwyciężymy!
Republika! 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 No nie napychajcie, no. Zdaję się państwu powiedzieć. Proszę państwa, panie Robercie i pani Nino ze Skarżyska, w obecności wszystkich tutaj naszej polskiej wspaniałej rodziny przekazuję ten szalik, który miałam od pierwszego dnia mojemu mężowi z napisem Polska. Brawo! Chcę jeszcze powiedzieć, że ta walka trwa. To może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno. Zwyciężymy! 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 Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy. Brawo! Thank you.
Nie, nie, proszę, jesteśmy. Przepraszam pana. Poczekaj sobie, poczekaj sobie. Dobra, już wchodzę, dobrze. Szanowni Państwo, emocje tutaj sięgają zenitu, jesteśmy oczywiście na żywo. No i wiadomość wieczoru, wiadomość tego dnia, po 14 dniach uwięzienia. Mariusz Kamiński jest wreszcie wolny. Mariusz Kamiński opuścił areszt śledczy, więzienie tutaj w Radomiu. W tej chwili odjeżdża samochód z ministrem Mariuszem Kamińskim. Ogromny tłum tych wszystkich, którzy od 14 dni tutaj przychodzili. W ciągu tych 14 dni pokazywali swoje wsparcie, gesty solidarności z osadzonymi politykami, posłami Prawa i Sprawiedliwości, z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, który był osadzony w przytułach starych. Byliśmy i w Radomiu, byliśmy i w przytułach starych, pokazywaliśmy to wszystko Państwu na bieżąco. Wyszedł Mariusz Kamiński, pierwsze słowa byłego szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji skierowane, oprócz oczywiście podziękowań dla żony, dla syna i dla wszystkich tych, którzy tutaj razem z nim byli, także słowa skierowane do premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Panie Hołownia, panie Tusk, niedługo się zobaczymy. Tak powiedział Mariusz Kamiński, zaznaczając, że to nie jest koniec jego walki, to nie jest koniec jego działalności politycznej i zapowiadając, że nadal z tej drogi, którą obrał te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jako młody chłopak, działacz opozycyjny w czasach PRL-u, że z tej drogi nie zejdzie, że tę drogę swojej politycznej i kariery, ale też pewnej idei z tej drogi nie zejdzie, będzie ją kontynuował. Zostajemy tu jeszcze, drodzy Państwo, przez chwilę. Momentalnie ten plac tutaj pustoszeje, ale proszę mi wierzyć, było gorąco w tym oczekiwaniu na Mariusza Kamińskiego. Ciężko jest mi teraz określić, jak wiele osób było, ale proszę, na pewno były to setki, szanowni Państwo. Mariusz Kamiński teraz potrzebuje chwili wytchnienia, chwili odpoczynku. To absolutnie zrozumiałe po 14 dniach protestu głodowego, który prowadził w ramach głębokiej niezgody na mechanizmy działania i postępowania Donalda Tuska. Te kilka dni spędzi z całą pewnością w gronie najbliższych, w gronie swojej małżonki Barbary, syna Kacpra, którzy tutaj również codziennie byli przy swoim mężu, przy swoim ojcu. Dzisiaj ten czas jest dla rodziny, dzisiaj ten czas Mariusz Kamiński przeznaczy dla swoich najbliższych. A w ciągu kolejnych dni oczywiście z pewnością powróci do Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, dobra. Dobra.
Artur, przepraszam. Dawaj zagadnij. Obaj więźniowie polityczni, zarówno Maciej Wąsik, jak i Mariusz Kamiński są już na wolności. W Radomiu jest nasz reporter Michał Jelonek. Michał, czy się słyszymy? Michale, oddaj... Tak, słyszymy się, Adrianie. Dobry wieczór Państwu. Jestem tutaj cały czas w Radomiu pod zakładem karnym, chociaż już opustoszało to miejsce. Oddaję Ci głos. Mamy duże opóźnienie. Oddaję Ci głos po prostu. Szanowni Państwo, to powtórzę to, od czego zacząłem, jeszcze to wieczorne wejście, bo temperatura dzisiaj tutaj w Radomiu, mimo że zimowa aura, mimo że środek zimy, to zdecydowanie gorąca. No i trudno się spodziewać, by było inaczej. Kilka godzin temu informowaliśmy o tym, że bardzo możliwe jest, że po decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy dzisiaj areszt śledczy, zakład karny w Radomiu opuści Mariusz Kamiński i oczywiście w przytułach starych Maciej Wąsik. Wszyscy czekali na tę decyzję pana prezydenta o ponownym ułaskawieniu i ona rzeczywiście zapadła. Później jeszcze kilkadziesiąt minut, może niepewności, ale na pewno ogromnego oczekiwania, bo tutaj prosto z Warszawy, z Pałacu Prezydenckiego do Radomia przyjechała z dokumentami podpisanymi przez pana prezydenta z aktem łaski małżonka ministra Mariusza Kamińskiego, Barbara Kamińska na miejscu, także syn Kacper Kamiński. Należało jeszcze poczekać kilkadziesiąt minut, bo tłum nieprzebrany, no to było na pewno kilka setek osób dzisiaj tutaj pod zakładem karnym. Jeżeli ta liczba nie przekroczyła tysiąca, gdyby przekroczyła, absolutnie by mnie to nie zdziwiło, bo ścisk niemiłosierny, wielkie oczekiwanie. Wszyscy tutaj na schodach, w zasadzie w wejściu, nawet możemy Państwu pokazać to wejście tutaj do zakładu karnego. Tutaj, gdzie funkcjonariusz policji w tym momencie stoi, czekała małżonka Barbara Kamińska, próbując się dobić, próbując się dodzwonić do oficera dyżurnego tutaj służby więziennej, do tego samego mikrofonu, do którego w tej chwili mówi funkcjonariusz polskiej policji. Trzeba było poczekać, bo niestety tej odpowiedzi nie było. Barbara Kamińska zadzwoniła, dostała numer telefonu do oficera tutaj służby więziennej, który przekazał, że już za chwilę Mariusz Kamiński opuści więzienie, ale ten tłum proszony jest o to, żeby cofnął się ze schodów, żeby można było udrożnić to wyjście, żeby Mariusz Kamiński spokojnie mógł
opuścić ten areszt. No i tak się oczywiście stało, choć łatwo nie było, bo ten tłum, tak jak powiedziałem, nieprzebrany, szanowni państwo. Małżonka ministra Kamińskiego również przed samym wyjściem Mariusza Kamińskiego chwilę rozmawiała z nim telefonicznie, więc już wtedy wszyscy wiedzieli, że zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu ta 14-dniowa historia uwięzienia człowieka, który w tym więzieniu nigdy znaleźć się nie powinien. To już mówiłem we wcześniejszym wejściu, że mieliśmy to postanowienie Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Mieliśmy przede wszystkim akt łaski pana prezydenta Andrzeja Dudy z 2015 roku, kilkukrotnie potwierdzony przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. No ale sytuacja i rzeczywistość polityczna w dzisiejszej Polsce rządzonej przez Donalda Tuska nie ma nic związanego z poszanowaniem prawa czy konstytucji, więc wszyscy tutaj czekali z wielkim oczekiwaniem na ministra Mariusza Kamińskiego. No i wreszcie po kolejnych kilkunastu, może kilkudziesięciu minutach, bo tutaj ten czas płynął bardzo szybko, minister Kamiński pojawił się w drzwiach obok po mojej lewej stronie. Państwo teraz tego nie widzą, zasłania chyba samochód. Tutaj to właśnie pokażemy państwu. Tym wejściem wyszedł z aresztu śledczego w Radomiu minister Mariusz Kamiński. No i wielka euforia, odśpiewane 100 lat tutaj na miejscu. W tej chwili ten plac już opustoszał, jest dosłownie może kilkanaście osób. Rozglądam się na boki, jeszcze z biało-czerwonymi flagami stoją Polacy z tymi charakterystycznymi tabliczkami, murem za Wąsikiem i Kamińskim, które towarzyszyły wszystkim tym pod aresztami w Przytułach Starych i tutaj w Radomiu przez te 14 dni, 2 tygodnie więzienia dla ministra Kamińskiego i ministra Macieja Wąsika. Za co, szanowni państwo? No, za walkę z korupcją. Tutaj nie mogło tego stwierdzenia zabraknąć, że ci, którzy wypowiedzieli wojnę, którzy walczyli z korupcją, ujawniali te afery Platformy Obywatelskiej, za swoją działalność ponieśli karę. Coś niewyobrażalnego, można by rzec, a jednak to ta rzeczywistość polityczna Donalda Tuska, że ci, którzy ścigali przestępców, zwalczali korupcję, finalnie musieli trafić do aresztu, do więzienia, do zakładu karnego na te 14 dni. Ale dzisiaj ta sprawa znajduje swój szczęśliwy finał. Ministrowie Kamiński i Wąsik opuścili areszty śledcze, mogą cieszyć się wolnością, mogą wrócić do swoich bliskich. Michał Jelonek, mam nadzieję, że ostatni raz pod zakładu karnego w Radomiu, gdzie był do dzisiaj, bo już jest wolnym człowiekiem, ale do dzisiaj był przetrzymywany poseł Mariusz Kamiński. Obaj więźniowie polityczni są już na wolności. Dziękujemy ci, Michale. Mariusz Kamiński po wyjściu w pierwszych słowach powiedział, że jestem gotów do dalszej walki. Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy. Maciej Wąsik z kolei, takie słowa wynotowałem, w pierwszych słowach podziękował żonie i wszystkim ludziom zebranym pod więzieniem z kolei w Przytułach Starych. Modliłem się codziennie, odmawiałem różaniec. Bardzo wam dziękuję. Powiedzcie proszę, czy Mariusz też jest na wolności? Tym się w pierwszych słowach zajął Maciej Wąsik. Są z nami publicyści. Piotr Lisiewicz, Gazeta Polska, z którym już chwilkę rozmawialiśmy. Daniel Sawicki, Radio Zachód. Mateusz Kosiński, publicysta. Witam serdecznie. Nie wiem, czy się słyszymy dobrze. Bardzo dobrze. Ja słyszę. Świetnie. No właśnie, czy to koniec tej, bo z jednej strony nam wszystkim mam wrażenie, tak kamień spadł z serca, że w końcu są na wolności, że im się nic nie stało, bo przecież to przekazanie akt nastąpiło dopiero w momencie, kiedy Mariusz Kamiński trafił do szpitala wczoraj wieczorem. Ja byłem wczoraj przerażony, co się dzieje. Mateusz Kosiński, jak skomentujesz tę sytuację? Znaczy, to nie jest na pewno koniec całego zamieszania politycznego, bo mam nadzieję, że to, do czego doprowadził
Donald Tusk w zasadzie rękoma swoich współpracowników, bo on jest z tego znany, a w zasadzie rękoma ministra Bodnara, ale też przede wszystkim swojego koalicjanta Szymona Hołowni, że to nie jest tak, że dzisiaj temat się kończy, tylko ten temat nie ulegnie przedawnieniu przez długie, długie lata i oni za to poniosą odpowiedzialność, nie tylko polityczną, ale odpowiedzialność karną przede wszystkim. Mówię tutaj o marszałku Szymonie Hołowni, który doprowadził do tego, że wygaszono w sposób nieprawidłowy ich mandaty w mojej ocenie, chociaż nie jestem prawnikiem, konstytucjonalistą i tak dalej, ale oni wciąż powinni pełnić urząd poselski, bo zostali niedawno wybrani przez swoich wyborców i mam nadzieję, że tutaj ta odpowiedzialność nie zostanie zakończona. A w kwestiach takiej bieżącej polityki to myślę, że właśnie najbliższe posiedzenia Sejmu będą dosyć newralgiczne, no bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli posłowie twierdzą, że są wciąż posłami, no to ja rozumiem, że będą chcieli wziąć udział w posiedzeniu Sejmu i tutaj może dojść do kolejnego zamieszania politycznego jeszcze w najbliższych dniach. Myślę, że ta sprawa położy się cieniem nad całymi najbliższymi miesiącami, być może nad całą kadencją bieżącą parlamentu. Redaktor Daniel Sawicki, panie redaktorze, bo to z jednej strony zależy też od treści tego aktu ułaskawienia. Prezydent tutaj w żadnej mierze nie jest ograniczony co do zakresu tego ułaskawienia, no ale z drugiej strony są dwa wyroki Izby Kontroli. Nie ma wyroku przeciwnego Izby Pracy dotyczącego Macieja Wąsika, a Państwowa Komisja Wyborcza wcale nie zgodziła się na rozpoczęcie procedury uzupełnienia składu Sejmu, także to myślę będzie temat jeszcze bardzo długiego konfliktu. Zdecydowanie tak, na tym wyjściu z tych zakładów nie kończy się sprawa. Zresztą to mogliśmy usłyszeć już, że co mówił Mariusz Kamiński przede wszystkim, że on dalej walczy. To jest człowiek niezłomny, to jest człowiek, który nie składa broni. I proszę Państwa, czekają nas naprawdę bardzo ciekawe tygodnie, miesiące, ponieważ no, pytanie jest, my wiemy, że ci panowie są posłami nadal. Wiemy o tym, że oni swoje mandaty zachowują, o czym zresztą, jak pan redaktor wspomniał, wypowiadał się sąd. Powinni wejść na salę sejmową, powinni normalnie w najbliższych posiedzeniach brać udział, głosować. Jak zachowa się pan marszałek Hołownia? No zobaczymy, proszę państwa. Ta sytuacja będzie miała naprawdę bardzo, bardzo długi, no powiedzmy, kolejne elementy tej sprawy będą obserwowane przez nas. No, mam nadzieję i sądzę, że wreszcie ta władza, która wsadziła na siłę tych ludzi do więzienia, wycofa się po prostu i oni będą mogli pełnić nadal zaszczytne funkcje parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, ja chciałem zwrócić też uwagę na jedną sprawę, która dzisiaj poprzedziła też wyjście obu panów z zakładów, mianowicie Przepraszam, panie redaktorze, tak? Muszę przerwać, bo mamy połączenie telefoniczne z posłem Maciejem Wąsikiem.